Ustawienie z trójką środkowych obrońców i dwójką bocznych wahadłowych jest coraz bardziej popularne w ekipie poznańskiego Lecha. Podczas zgrupowania w Hiszpanii taką formację testował trener pierwszego zespołu Jan Urban. Ten sam system gry swoim podopiecznym próbuje zaszczepić również szkoleniowiec zespołu rezerw Iwan Dziurdziewicz. Po prostu chcieliśmy mieć jeszcze jeden wariant w grze, nie tylko jednym wariantem. Uważam też jest nasz zespół rezerw, jest ten zespół, gdzie musimy przygotować tych naszych zawodników na wszystko. Po prostu nie wiadomo, kto będzie pierwszym trenerem, jakie będą wymagania, a nie ukrywam, że chłopak, który gra w wielu różnych ustawieniach, będzie lepszy. I dzisiaj widzimy, że widzieliśmy na początku, było bardzo trudno, ale potem już w grze, w meczu już to wszystko wyglądało o wiele lepiej. Także dalej będziemy pracować, bo jest nasza wielka rola, żebyśmy tych naszych wychowanków sprowadzali do pierwszego zespołu. Wszechstronne umiejętności zawsze będą w cenie, a jednak rola obrońców, zarówno środkowych, jak i bocznych w systemie 5-3-2 jest zupełnie inna niż przy ustawieniu 4-2-3-1, które w ostatnim czasie najczęściej preferowali szkoleniowcy Kolejorza. Pomysł powrotu do gry z trójką obrońców na nowo narodził się w słynącej ze świetnego przygotowania taktycznego Italii. Jako jeden z pierwszych z powodzeniem do tego ustawienia powrócił Antonio Conte, gdy prowadził Juventus Turyn. Musimy brać pod uwagę, że tych trzech zawodników muszą umieć dobrze grać w piłkę. Czyli to nie mogą być klasyczni obrońcy, którzy tylko bronią i wybijają. To już musi być taki obrońcy nowoczesny, który mają dobrze wprowadzić tą piłkę do przodu, dobrze grać. Także nie jest to tak trudne, bo mamy dobrych chłopaków wyszkolonych. Spora rola i bardzo dużo pracy jest na bokach, gdzie tych wahadłowi mają dużo do pokonania, ale zazwyczaj tam grają ludzie, którzy mają na to zdrowie. My się staramy tam zawsze, żeby grali, nie narzekają, także na razie wszystko jest dobrze. Podopieczni Iwana Dziurdziewicza mają jeszcze sporo czasu na przećwiczenie tego ustawienia. Pierwsze wiosenne spotkanie o stawkę rezerwy Kolejorza rozegrają 6 marca. W Szamotułach zmierzą się z miejscową Spartą. Stawką będzie awans do półfinału Pucharu Polski na szczeblu okręgu poznańskiego.